Kurs dolara amerykańskiego drastycznie traci. Polska złotówka bardzo mocno się umacnia. Dlaczego polska złotówka się umacnia i dolar amerykański traci mimo podwyższenia oprocentowania bazowego do bardzo wysokich poziomów, a nie podwyższania oprocentowania bazowego polskiego złotego w ciągu ostatnich 6 miesięcy? Dlaczego dolar amerykański drastycznie traci? Dlaczego dolar amerykański w polskich kantorach już kosztuje poniżej 4 zł, czyli mniej więcej 397-398 zł za 100 dolarów amerykańskich? Dlaczego dolar amerykański stracił prawie 1 zł w ciągu 7 miesięcy od października? Czy dolar amerykański będzie kosztował 3 zł? Czy dolar amerykański z dzisiejszego kursu kantorowego prawdziwej wymiany 397 zł, 398 zł za 100 dolarów amerykańskich dobije do swojego normalnego poziomu, w której był przez prawie dekadę, czyli 3 złote? Czy dzięki temu złoto drastycznie wzrośnie? Co się dzieje? Czy możemy oczekiwać załamania dolara amerykańskiego do 3 złotych, tak jak pokazują algorytmy? Szanowni Państwo, w rzeczywistości jesteśmy w bardzo, bardzo ekscytującym czasie ze względu na to, że już niedługo dowiemy się, jaka będzie przyszłość dolara amerykańskiego i jak mocno dolar amerykański się załamie. Ale o tym za chwilę, zanim do tego przejdę, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, zapraszam do klikania łapki w górę, zapraszam do merytorycznego komentowania, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i oczywiście o kliknięcie w dzwoneczek notyfikacyjny proszę, dzięki czemu będą Państwo otrzymywali powiadomienia z YouTube o Formuła Nieruchomości, czy a właściwie o najnowszych filmach na Formuła Nieruchomości. Szanowni Państwo, zanim przejdę do tych ekscytujących wiadomości, które mogą zaważyć na portfelu milionów Polaków, wezmę mojego ukochanego łyka kawy i przechodzimy dalej. Drodzy Państwo, dolar amerykański drastycznie traci. Proszę zobaczyć, mimo to, że inflacja spada. Proszę zobaczyć, dolar amerykański dzisiaj kosztuje tylko 4,07. Dolar amerykański kosztuje tylko 4,07. W kantorach płacą około 10 groszy mniej, czyli w polskim kantorze dostaniemy około 397 zł za 100 dolarów amerykańskich. Sytuacja jest bardzo poważna ze względu na to, że oprocentowanie jest bardzo wysokie, a dolar amerykański traci bardzo mocno na wartości. Mimo to, że oni podwyższają oprocentowanie, proszę zobaczyć, w Stanach Zjednoczonych oprocentowanie to 5,25, jednak inflacja jest bardzo niska, inflacja to już 4,4, tak jak powiedziałem podczas wcześniejszego wykładu, że dolar amerykański przestał być szmatą inflacyjną. Tak samo mniej więcej dolar kanadyjski. Wiadomo, że oprocentowania dostaniemy i tak znacznie mniej, aniżeli inflacja i inflacja na świecie. Jednak do swojej gospodarki dolar amerykański przestał być szmatą inflacyjną i to jest godne zauważenia, a właściwie bardzo ważne zauważenia. Jednak jaka jest rzeczywista prawda o tym, co się stanie, szanowni Państwo, bo mimo to, że oprocentowanie jest niższe niż w Polsce, 5,25, to ono jest bardzo wysokie. I mimo to, że inflacja drastycznie spada w Stanach Zjednoczonych, to nie oznacza, że dolar amerykański się totalnie nie zawali. Mamy dzisiaj lustrzane odbicie z roku 2002, 3, 4, 5, 6 i 7. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, dolar amerykański w 2002, 3 też wzbił się do niebotycznych poziomów i następnie zaczął drastycznie spadać. Ten okres trwał i trwał, on się czasem zbijał, czasem spadał i trwał, i trwał, i trwał, i trwał. I dolar amerykański spadł do 2 złotych. Inflacja w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie, w 2002 roku, proszę zobaczyć, inflacja w 2002 roku była niższa niż dzisiaj. Proszę zobaczyć, inflacja była prawie że na targecie inflacyjnym, 4% inflacji, 2% inflacji, 3% inflacji. Bardzo niska była inflacja. No dzisiaj ta inflacja doszła do szokujących poziomów, no prawie 10% w Stanach Zjednoczonych, teraz spadła.
Jednak oprocentowanie bazowe w Stanach Zjednoczonych w tym samym okresie, gdy dolar amerykański zaczął drastycznie spadać, proszę zobaczyć, było właśnie na mniej więcej takim samym poziomie. O co w tym wszystkim chodzi? Mimo to, że inflacja spada ze względu na wiele czynników, mimo to, że oprocentowanie jest wysokie, to nie oznacza, że gdy inflacja spadnie do zadowalających poziomów, zaczną obniżać, proszę zobaczyć, tak jak w roku 2000, tam pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, przepraszam, drugim, trzecim, zaczną obniżać masowo, metodycznie oprocentowanie, proszę zobaczyć. Zaczęli obniżać oprocentowanie bardzo, 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 ale to bardzo mocno, przez co wtedy właśnie dolar amerykański zaczął się zapadać. Proszę zobaczyć, to mniej więcej taki jest to okres. Obniżali oprocentowanie, mimo to, że dolar amerykański był drogi, to zaczęli obniżać oprocentowanie, mimo to, że inflacja była niska, to zaczęli obniżać oprocentowanie. I dzięki temu dolar amerykański się po prostu zawalił, jednak potem wzrósł. I istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dzisiaj właśnie też chcą zrobić, o tym mówię, szanowni państwo, od 7-8 miesięcy, a właściwie piszę od jeszcze dłużej, że prawdopodobnie chcą zrobić taki sam ruch, zaproponować taką samą formułę światu jak po roku 2000. Gdy obniżą wystarczająco oprocentowanie, gdy następnie je znowu podwyższą. Dlaczego będą mieli obniżać oprocentowanie? Ze względu na to, że teoretycznie spadła inflacja, chociażby na papierze, chociaż na świecie ta inflacja też jest wysoka, więc i tak te dolary tracą pod wartością tej światowej inflacji, prawda? Tym bardziej, jeżeli dolar traci na wartości, przepraszam, zbyły kakały. To, że powiedziałem, iż dolar amerykański nie jest szmatą inflacyjną w danym momencie, to nie oznacza, że dolar amerykański nie ma innych problemów, bo teraz dolar amerykański jest walutą tracącą wartość. Wymyśliłem pojęcie szmata inflacyjna na waluty, które są inflacyjnymi wehikułami, które tracą drastycznie wartość pod kątem cen rosnących. Jednak muszę się zastanowić nad swoją nazwą waluty, która drastycznie traci na wartości do innych walut. Nie chcę używać innych nazw wymyślonych przez innych ludzi, bo po prostu nie. Nad tym się zastanowię, ale jest jedno pewne. No, dolar amerykański w stosunku do swojej gospodarki już nie jest szmatą inflacyjną, ale na świecie dalej mamy inflację. Co z tego, że w Stanach Zjednoczonych nie jest szmatą inflacyjną, ale na świecie dolar amerykański przecież też podlega inflacji w innych krajach, no prawda? Jeżeli inflacja w Unii Europejskiej jest 10% na przykład, średnia czy tam 9%, a dolar amerykański do euro się nie zmienia lub też nawet traci, no to i tak coraz mniej Amerykanie mogą kupić w Unii Europejskiej, prawda? No to jest przecież oczywiste, więc to też tak nie działa. Jest wiele stron medalu, powiem tak, że medal ma wiele stron, więcej niż dwie. W tej instancji, w tej materii. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak wygląda sytuacja. Dlaczego mieliby obniżyć to oprocentowanie? No po to, żeby ludzie, którzy mają dzisiaj wielkie, gigantyczne kredyty w dolarze amerykańskim, którzy wpadają, już nie są w stanie ich spłacać, lub którzy wpadną na tą stopę procentową bardzo wysoką, po to obniżą oprocentowanie, na przykład w ten sposób, prawda? Tu sobie po to obniżą to oprocentowanie w ten sposób, żeby tutaj na tym dnie ci wszyscy, którzy mają te kredyty, żyją z tych kredytów, zarabiają z tych kredytów, bo je mogą zaciągać, żeby mogli sobie znowu nisko pozaciągać rekredytowania, refinansowania, przez co oczywiście podbiją inflację, bo znowu będzie masa pieniędzy rozdana. Tak to właśnie wygląda na świecie. No i następnie obniżą, znowu wybije inflacja prawdopodobnie.
Zobaczymy, jakie to będą myki, chyba że dolar amerykański totalnie się zawali i znowu zaczną podwyższać to oprocentowanie. Nie sądzę, że będzie można zrobić tak, jak było w 2008 roku, wiadomo, bo wtedy obniżyli drastycznie, następnie podwyższyli, no po prostu zimny, gorący prysznic zastosowali, prawda? Podwyższyli, obniżyli, tutaj sobie ludzie zamrozili, wzięli, prawda? Tu byli bezpieczni, tu po. Ci, którzy tego nie zrobili, pobankrutowali i ci, którzy to zrobili, zamrozili, tak? No ale dzisiaj zamrozili na 10 lat, potem tu zamrażali na 10 lat, no ale teraz właśnie jest ten okres tutaj, ten przerąbany dla tych ludzi, prawda? I o to chodzi, że jak inflacja sobie spadnie, no to wtedy obniżą to oprocentowanie. Szybciutko prawdopodobnie ludzie sobie zamrożą, a że świat obecnie jest jaki jest, to ta inflacja raczej będzie. I szybciutko wrócą do wysokiego oprocentowania, ale temu wszystkiemu prawdopodobnie, jeżeli inne banki centralne tak drastycznie nie będą obniżać tych oprocentowania, to prawdopodobnie, czy też nie będą drastycznie drukować, to prawdopodobnie dojdzie do tego, że ten dolar amerykański, proszę zobaczyć, jeżeli dzisiaj mamy oprocentowanie 5,25, tak, proszę zobaczyć, 5,25, a dolar amerykański traci na wartości. No to każde obniżenie oprocentowania, zakładając, że inne waluty nie będą tak drastycznie obniżać oprocentowania, bo Polska, wiecie, ma niezamrożone kredyty, więc my nie mamy tego samego problemu co Stany Zjednoczone. My ten ból już żeśmy przeżyli, przeżywamy. I my nie musimy obniżać oprocentowania jak w Stanach Zjednoczonych po to, żeby ludzie znowu sobie zaciągnęli te kredyty, refinansowali na tanie finansowanie. Bo u nas, znaczy fajnie tak by było, jakby sobie zrobili, ale my nie mamy tej struktury, bo my takiej struktury po prostu nie mieliśmy, o czym pisałem od 10 lat. Proszę zobaczyć, i każde obniżenie oprocentowania, no to na jakim poziomie chcieliby sobie zamrozić Amerykanie swoje kredyty, żeby były rentowne? No na pewno nie na 5,25 bazowym, tylko podejrzewam, że na jakieś 2 albo 2,5, albo najlepiej to 1,5. No to każdy 1%, proszę zobaczyć, każdy 1%, jeżeli obniżą z 5,25 na 3 w bardzo szybkim tempie, to dolar amerykański prawdopodobnie będzie się zawalał w bardzo szybkim tempie, bo każdy będzie się go pozbywał. No i bez żadnego problemu dolar amerykański może kosztować 2 złote, szanowni państwo, 2 złote. 2 złote. Bez żadnego problemu, no bo jeżeli, chyba że my będziemy obniżać ze Stanami Zjednoczonymi, chyba że Unia Europejska będzie obniżać ze Stanami Zjednoczonymi, ale też się może zawalać, chyba że, prawda? To wszystko zależy, bo jak będziemy followować Stany Zjednoczone, no ale my nie możemy followować Stanów Zjednoczonych, bo oni mają spadek inflacji, a my jej nie mamy, prawda? Chyba że nam też inflacja drastycznie spadnie, bo na przykład dolar się zawali, czy tam coś, prawda? Czyli z innych kwestii. No ale jeżeli tak nie będzie, no to jest to oczywiste, że dolar amerykański będzie musiał się zawalić, jeżeli inni nie będą tak masowo obniżać oprocentowania. Proszę zobaczyć. Chyba nie ma takiej drugiej gospodarki na świecie jak Stany Zjednoczone, w której tak potrzebują zamrożenia tych swoich wszystkich kredytów. Nie ma, no jest Wielka Brytania, ale to jest mniejsza gospodarka, tak? Są jeszcze inne gospodarki, ale to nie jest tak, ten system anglosaski, no to gdzie jest? No, w Unii Europejskiej jest podobny system, tak? W Europie, prawda? W takim razie w Wielkiej Brytanii, w Australii, w Kanadzie i tak dalej, tak? No ale nie w Polsce. No ale nie w Polsce. W Polsce tego nie mamy. W Polsce mamy inny system kredytowy. Przede wszystkim. I na świecie się nie zaciąga kredytów w złotówkach, tylko zaciąga się w dolarach amerykańskich. Bardzo często, tak? Tak więc bez żadnego problemu ten dolar no, może spaść do tych 2 zł bez żadnego, szanowni państwo, problemu pod tym kątem. No i oni potem zaczną podwyższać to oprocentowanie znowu, no i wybije dolar amerykański, prawda? I tyle. No i tak się stanie, że dolar amerykański będzie kosztował 2 złote, szanowni państwo. Tak się stanie, że potem znowu zaczną drastycznie podwyższać to oprocentowanie. No tak się właściwie działo, proszę zobaczyć. No tak się działo. Tak się działo tutaj, no tutaj mamy, tutaj to jest nasze. Proszę zobaczyć. Obniżyli, podwyższyli, obniżyli,
Bum, podwyższyli, obniżyli, podwyższyli, obniżyli. No i tak to właśnie wygląda, wiecie, a jak ktoś nie wierzy w dolara po 3 złote, no to niech lepiej uwierzy, ze względu na to, że tak jak ciągle tłumaczę, proszę zobaczyć, tutaj do, proszę zobaczyć, tutaj dolar amerykański w 2014 roku, proszę zobaczyć, no dolara, tutaj mamy linię 3 złotych, no, no dolar amerykański poniżej 3 zł od roku 2000 tam 5 do 2000 tam 14, czyli właściwie przez 10 lat, szanowni państwo, przez dekadę. Dolar amerykański przez dekadę, przez 10 lat prawie, oscylował w okolicach 3 zł. Właściwie patrząc tutaj, to nie wiadomo, można stwierdzić, że dolar amerykański przez większość czasu albo połowę czasu był poniżej 3 zł, a na pewno w połowie czasu poniżej i na poziomie 3 zł lub lekko powyżej 3 zł. Więc dolar amerykański po 3 zł, proszę zobaczyć, ta linia tutaj idzie. Jeżeli my nie zepsujemy sobie wszystkiego, oczywiście. A przepraszam, dodatkowo chciałbym państwa przeprosić ze względu na to, że się wczoraj myliłem w sprawie Intela. Intel nie stworzy 20 tysięcy miejsc pracy, a 1000 miejsc pracy, czy tam 2000 miejsc pracy pod tym Wrocławiu. Oczywiście jest to dobra inwestycja, no ale przepraszam, myślałem, gdzieś tam przeczytałem na kilku artykułach, że 20 tysięcy miejsc pracy, a to nie, to 2000. Fajna inwestycja, no ale przepraszam tutaj za błąd, nie 20 tysięcy, a 1000 czy tam 2000 miejsc pracy, ale wracam dalej. I popatrzmy, szanowni państwo, to był właśnie taki okres. To był taki okres, gdy ten dolar amerykański właśnie kosztował 3 złote. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, tak? Proszę zobaczyć. Tutaj, szanowni państwo, dolar amerykański. Tutaj dolar amerykański kosztował 2 złote. Tutaj kosztował w tym stożku kosztował 2,50. Proszę zobaczyć, 2,50. 2,50 tu było 2,70. Przez jak długi okres czasu? No mówicie, że wtedy był kryzys. No a dzisiaj co mamy? Też mamy kryzys, szanowni państwo, tylko inaczej to dzisiaj nazywają. Proszę zobaczyć, po 2,70. No, no naprawdę, dolar amerykański po 3 złote to, szanowni państwo, żaden big deal. Big deal, no chyba, że dojadą naszą gospodarkę. No ale jeżeli to się stanie, no to bez żadnego problemu. No. Ciągle tłumaczę, że to dopiero po roku, szanowni państwo, tutaj. Po roku 2014-15 rozwodniło się polską złotówkę drastycznie i proszę zobaczyć, dlatego dolar amerykański 5 zł się wzbił, prawda? Polska złotówka została dojechana. Teraz jest umacniana drastycznymi niestety, szanowni państwo, drastycznymi niestety sposobami, które no, nas dożynają, no ale tak to już jest. No ale gdyby dolar amerykański spadł nawet do 3 zł, no to w ogóle byśmy się nie obrazili. A jakby spadł do 2 zł? Bez żadnego problemu. I wtedy będzie panika, że dolar amerykański już przestanie istnieć, wtedy będą ludzie znowu, jak w 2009 roku mówić, wpajać sobie, że to dolar amerykański będzie pod złotówkę. No, może tak się stać, wszystko się może zdarzyć, szanowni państwo, dolar amerykański może się zawalić. Pamiętajmy, że ja to ciągle tłumaczę ludziom, dlaczego z Hollywood zniknęły woreczki z brylantami, z diamentami, prawda, bo w Hollywood, w filmach z Hollywood w latach 90. w filmach było normalne, że gdzieś tam szli, kradli ci, wiecie, włamywacze, te woreczki z brylantami, diamentami, że to były takie właśnie, wiecie, kryptowaluty tamtych czasów. No ale podejrzewam, że Amerykanie się skumali, że oni nie produkują brylantów, że oni właściwie nie produkują złota, że oni właściwie nie produkują srebra w takich ilościach, no to oni produkują dolary, oni drukują dolary, więc sobie stwierdzili, no po co my mamy promować złoto, brylanty i srebro, jak my tego nie produkujemy. Cały świat produkuje, ale my nie, więc przestali to produkować oczywiście, prawda? Ludzie mogą się totalnie pójść w brylanty, w złoto i w srebro bez żadnego problemu. Ale, szanowni państwo, no to jest, ja nie uważam, że gospodarka Ameryki jest w stanie się zawalić, ze względu na to, że gospodarka Ameryki
jest drastycznie powiązana z gospodarką Kanady. Kanada to wielki kraj, Ameryka to wielki, bogaty kraj, Kanada też to jest wielki, bogaty kraj, Australia to jest wielki, bogaty kraj, kontynent. Wiecie, właściwie Australia, przepraszam, Ameryka i Kanada to jest jeden wielki kontynent razem wzięty. Australia to jest jeden wielki kontynent razem wzięty. Europa to jest jeden wielki kontynent razem wzięty. Wiecie, no tego jest cała masa tak naprawdę. To jest wielka siła, ja tam nie uważam, że gospodarka Ameryki może się zawalić. Ja wiem, że to się może stać, ale nie uważam, że raczej się zawali. Nie biorę tego pod uwagę. Bo jakbyśmy brali, że się coś wszystko zawali, to w ogóle po co cokolwiek robić, prawda? Może się zawalić jak najbardziej, no ale jak ktoś myśli, że się zawali, no to niech sobie sprzeda wszystkie dolary i sobie kupi złoto, brylanty, diamenty, srebro i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie trzymanie pieniędzy w pieniądzach jest bardzo, bardzo groźne i bardzo nieodpowiedzialne. Zawsze trzeba wprowadzać dywersyfikację ryzyka. Oczywiście nikogo nie namawiam do kupowania, sprzedawania czegokolwiek, inwestowania w cokolwiek. No ale dywersyfikacja ryzyka jest ważna. Jedno jest pewne, że oczywiście istnieje możliwość, że gospodarka Ameryki się zawali. Ale gospodarka Ameryki się już zawaliła pod kątem walutowym w 2009 roku i wyszli z tego mniej więcej cało, ich standard życia spadł. No i prawdopodobnie, żeby ta gospodarka ich się nie zawaliła, no to zrobią tak, że znowu ich standard życia spadnie, prawda? Bo powiedzmy, jeżeli ich standard życia spadł po 2008-2009 roku o jakieś, nie wiem, 10, 15, 20%, i to była cena za odtworzenie, to była cena za dalsze kluczowe miejsce w światowych gospodarkach. No to jeżeli można było obniżyć standard życia Amerykanów o 5, 10, 15, 20% w 2009 roku, to zapewne można obniżyć i ten standard życia teoretycznie dzisiaj. Ale wiecie, z tym obniżaniem standardu życia tak jest, że wiecie, no w 2008 roku były wielkie telefony, a dzisiaj te telefony są małe, więc czy mamy taki gorszy standard życia, prawda? Telefon mniej w kieszeni zajmuje, mamy szybszy internet, więc internet jest szybszy, prawda? Mamy, nie wiem, wydajniejsze rzeczy, mniejsze rzeczy, mniej zużywają energię i tak dalej. Więc to nie jest tak, że jak Amerykanie sobie obniżą o następne 15% standard życia, że oni będą jakimiś super biedakami. Nie, nie, no bo technologia idzie do przodu, świat idzie do przodu, wszystko idzie do przodu, jest sztuczna inteligencja. Może już wiedzą coś z tą sztuczną inteligencją, co ona nam wytworzy, jakie bogactwo, tego nie wiemy. Wiemy jedno, szanowni państwo, że jesteśmy w ekscytujących chwilach ze względu na to, że prawdopodobnie no, będziemy obserwować, czy Amerykanie nie mają innego pomysłu na swoją gospodarkę, aniżeli kredyty, zabranie tych kredytów, produkcja pieniądza w ten sposób, prawda? Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania kciuka w górę, zapraszam do merytorycznego komentowania, zapraszam do klikania w dzwoneczek notyfikacyjny, zapraszam, Szanowni Państwo, do odwiedzania hotpolan.pl i sprawdzania najlepszych wykresów w Polsce. Do usłyszenia, pozdrawiam.